Jesteśmy tuż po Pucharze Polski Związku NAC 2011 z Andrzejem Majchrzykiem. Andrzej, byłeś tutaj z sędzią. Jak oceniasz poziom tych zawód i czy były jakieś postępy w porównaniu do pierwszych mistrzostw NAC w Polsce? No myślę, że organizacyjnie tutaj sprawdziło się to troszkę lepiej i wszystko poszło tak bardziej na plus, myślę. No myślę, jestem na tak. Generalnie, jeżeli chodzi o poziom zawodników, jak widać, wzrasta, więc czekamy tylko na lepsze, tak? Ile zawodników bierzecie na Mr. Universe do Hamburga? Pojadą, generalnie pojedzie każde pierwsze miejsce, natomiast o tym decyduje Hadrian Radziejewski, bo być może jest tak zawsze, że jadą dwa miejsca czołowe z danej kategorii, to także może być pierwsze i drugie, tak? Ale generalnie jeżeli chodzi, to pierwsze miejsce zawsze reprezentować tą kategorię po prostu pojedzie, tak? Jak sobie tłumaczysz, że wyszło na scenę tyle zawodników, powiedzmy, ze starej gardy? Mieliśmy pana Daszkiewicza tutaj na przykład, mieliśmy Mariusza. No też bardzo sobie to cenię i przyznam szczerze, że o Mirku Daszkiewiczu dowiedziałem się wczoraj dopiero, że będzie startował. No nie ukrywam, że bardzo się wzruszyłem. Był to zawodnik, którego czytałem jeszcze w magazynie Jacek w latach 90. No myślę, że fanom kulturystyki zawsze jak gdyby przysparzał takiego wielkiego mentoru swoją osobą, więc no tym bardziej niespodzianka, że poparł federację NAC, nie wrócił skąd przyszedł, tak się może wyrażę, a poparł federację NAC. Myślę, że jest to sygnał też dla innych, żeby tutaj zawodnicy startowali, tak? Miejmy nadzieję, że będzie kontynuował. Na te zawody wiem, że się przygotowywał bardzo krótko. Chyba nawet nie starczyło, żeby się zupełnie tutaj skatować. Jeśli będzie kontynuował, to na pewno coś z tego będzie, bo widać jednak, jak się na niego patrzy, że nadal te predyspozycje są. Jak ocenisz tych dwóch zawodników, które tu w kategorii Open konkurowali ze sobą? Michał Karmowski i Mariusza Strzelińskiego. Michał dostał dwa głosy. Mariusz 5 chyba? Tak, tak, zgadza się. Jak mogę to ocenić? Michał był przygotowany rzeczywiście od strony takiej, nazwy technicznej, czyli bardzo dobrze, jak my to mówimy w naszym żargonie, wysuszony. No natomiast zabrakło mu troszkę proporcji i tutaj myślę, że tym z Mariuszem po prostu przegrał. Natomiast no, myślę, że był to ciekawy pojedynek. Ale jak to mówią, no, na zawodach wszystkich gdzieś tam zawsze mistrz jest tylko jeden, więc tylko Mariusz wyszedł tutaj wygrany. Natomiast Michałowi na pewno należą się też duże brawa, bo jednak no, stanąć z Mariuszem szranki, no, nie jest to proste zadanie, czyli należą się mu też tutaj brawa. Kiedy zobaczymy Andrzeja Majchrzyka znowu na scenie? No wiedziałem, że padnie to pytanie. Jak wiadomo, od niedawna, zależy jak na to patrzeć, od pół roku, o tak to nazwę, jestem członkiem teamu Fitmax. Firma umożliwiła mi starty, więc przygotowuję się na przyszły sezon i myślę zacząć na wiosnę, a skończyć jesienią. Gdzie te starty mnie zaprowadzą, dokąd, nie wiem, będę chyba atakował wszystko, co się da. Także czekajcie, aż mnie zobaczycie w następnym sezonie. Trochę lat mnie nie było, ostatni raz byłem na scenie w 2008 roku, więc no, jak to się mówi, wylizałem rany, nabrałem pokory, zdobyłem trochę wiedzy i teraz będę to pokazywał na scenie i potem scena zweryfikuje. Dobrze, Andrzej, dziękujemy Ci. Dziękuję.